W dobie tak zwanej medycyny spersonalizowanej mamy określone leki, które działają na określoną grupę pacjentów. Nazywam się Szczepan Cierniak, jestem kierownikiem Zakładu Patomorfologii w Wojskowym Instytucie Medycznym. Rola patomorfologa w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego jest kluczowa. Do nas trafia pierwszy materiał. Na podstawie tego pierwszego materiału my kwalifikujemy tak naprawdę pacjentów do leczenia. Ten pierwszy materiał dociera do nas najczęściej z kliniki gastroenterologii, gdzie w trakcie kolonoskopii pobierany jest drobny wycinek, z którego my uzyskujemy informację, badając ten wycinek pod mikroskopem, czy mamy do czynienia z nowotworem, czy jest to nowotwór łagodny, czy jest to nowotwór złośliwy, czy jest to rak, czy jest to inny nowotwór, bo nie zawsze zmiana guzowata w jelicie jest rakiem. Na przykład może być chłoniakiem i wtedy nie stosujemy leczenia operacyjnego, a pacjent jest kierowany do kliniki hematologii. Ale jeśli już okazuje się, że mamy do czynienia z rakiem, a oczywiście określamy, jaki to jest typ nowotworu, i jak głęboko on sięga w głąb ściany jelita grubego. To jest niezwykle istotne, ponieważ od tego zależy zakres zabiegu. W przypadku płytkich nowotworów drążących płytko w obrębie śluzówki można pacjentowi zaoszczędzić ciężki zabieg chirurgiczny, a można wyleczyć chorobę zabiegiem endoskopowym. Takie zabiegi wykonuje się u nas w szpitalu, w klinice gastroenterologii. No niestety, czasami, i to jest większość przypadków, nowotwór jest już zaawansowany i wtedy pacjent musi trafić do kliniki chirurgii. W klinice chirurgii jest operowany, materiał pooperacyjny trafia do zakładu, obligatoryjnie do zakładu patomorfologii. My badając ten materiał, opisujemy go makroskopowo, mikroskopowo. Po operacji chirurgicznej materiał z usuniętym jelitem dociera w krótkim czasie do zakładu patomorfologii i jest poddawany obróbce technicznej. Następnie patolog dostaje preparaty z wybranych części usuniętego jelita, ogląda je i końcowym efektem pracy patologa jest napisanie tak zwanego raportu patomorfologicznego, w którym znajdują się wszystkie istotne dla późniejszego postępowania z pacjentem informacje. Informacje te dotyczą typu histologicznego, tak zwanego gradingu, czyli złośliwości histologicznej, obecności zatorów z komórek nowotworowych w naczyniach chłonnych, obecności nacieku pni nerwowych oraz głębokości nacieku nowotworu. Na tej podstawie patolog pozyskuje i onkolog, nie patolog, tylko onkolog, pozyskuje informacje dotyczące stanu zaawansowania nowotworu i podejmuje się wtedy określone decyzje terapeutyczne, czy to dotyczące dalszego leczenia chemioterapią, czy radioterapią w przypadku raków nieusuniętych radykalnie w obrębie odbytnicy. Także ten raport jest niezwykle, niezwykle istotny. Ten raport jest dodatkowo także istotny, ponieważ w dobie tak zwanej medycyny spersonalizowanej mamy określone leki, które działają na określoną grupę pacjentów. Żeby takie leki zastosować, w nowoczesnych zakładach patomorfologii znajdują się tak zwane pracownie patologii molekularnej, gdzie na tkance z nowotworu jesteśmy w stanie zrobić badania i wyselekcjonować pacjentów, którzy osiągną z określonej terapii jakąś wartość. To znaczy dzisiaj pacjentom nie podaje się leków w ciemno. Może zadziała, może nie. My jesteśmy w stanie tak wyselekcjonować pacjentów, że ta terapia wiemy, że zadziała. Te badania, tak zwane badania genetyczne, wykonuje się z tkanek, które znajdują się w zasobie zakładów patomorfologii. Tak dzisiaj wygląda nowoczesna diagnostyka patomorfologiczna. Warto zgłaszać się na badania profilaktyczne. Nie są to badania, które wykonuje się co roku, co dwa. Wystarczy raz na kilka lat zgłosić się na takie badanie i w zupełności zabezpiecza to nas przed chorobą nowotworową, przed rakiem jelita grubego. Nie miej tego gdzieś, zgłaszaj się na kolonoskopię,
Przedłuż sobie życie.